Witajcie, tak jak już zapowiadałem, dzisiaj zajmę się kolejną analizą postaci, a bohaterem, którego to właściwie wy wybraliście w ankiecie, jest Kira Yoshikage. Porównując tego antagonistę do innych do tej pory nam przedstawionych w JoJo, można powiedzieć, iż był zgoła odmienny. Nie posiadał on takich wielkich ambicji czy górnolotnych celów, jak Dio czy Cars. Był z nich tym najbardziej ludzkim antagonistą, nie tylko z czysto technicznego punktu widzenia, ponieważ Dio został wampirem, a Cars był przywódcą ludu zwanego ludźmi filaru. Natomiast również dzięki temu, iż poznaliśmy jego codzienne życie, zwyczaje czy nawyki, to w jaki sposób myśli, a te wszystkie drobne detale nadawały swoistej prawdziwości tej postaci. Uważam, iż najlepszym punktem wyjściowym do poznania tej postaci będzie prześledzenie jego dzieciństwa. Zacznę od informacji, którą znalazłem na Wiki, iż Araki początkowo planował, aby historia Kiry obejmowała również jego matkę, która znęcała się nad nim, gdy ten był jeszcze dzieckiem. Jego ojciec miał natomiast zupełnie zignorować to znęcanie się. W mandze nie zostało to uwzględnione, aby historia była odpowiednia dla młodszej widowni, nie sprawiała, że Kira Yoshikage będzie bardziej lubiany z uwagi na tą przeszłość. Uwzględniając tą historię, można by było w pewien sposób wyjaśnić jego podejście do życia, aby się nie wyróżniać i, jak to sam często mówi, wieść spokojne życie. To, iż miała się nad nim znęcać matka, mogło doprowadzić właśnie do takiego procesu myślowego. Możliwe, że przez to chciał się w pewien sposób ukryć i wmieszać w społeczeństwo. Nie chciał się wyróżniać, aby nie zostać po raz kolejny czyimś celem. Mógł również doznać jakiejś traumy i z tego powodu unikać ludzi, czy być bardziej wycofany. Dlatego, aby nie zwracać uwagi innych, wolał być nieuchwytny dla ich wzroku, wręcz niewidzialny. Jeśli nie uwzględnimy historii ze znęcaniem się, o której wcześniej mówiłem, możliwy jest również zupełnie inny scenariusz. A mianowicie, ponieważ Kira był jedynakiem, jego rodzice mogli poświęcać mu aż za dużo uwagi, co mogło mu przeszkadzać, mógł czuć się za bardzo osaczony. Dlatego później chciał się odciąć, ukryć i nie skupiać jeszcze dodatkowych spojrzeń osób postronnych. Mógł mieć dość tej ciągłej uwagi. Możliwe, iż uważał, że nie ma kontroli nad swoim życiem i cały czas jest obserwowany. Dlatego też później w swoich działaniach próbował odzyskać tą utraconą kontrolę oraz na tyle wtopić się w otoczenie, aby zniknąć z radaru innych ludzi. Do obu przypadków również pasuje kolejny czynnik, ponieważ ojciec Kiry powiedział, że już od dzieciństwa wiedział o jego przypadłości. Dlatego mógł mu powiedzieć, że jedyną szansą, aby spokojnie funkcjonować w jego wypadku, jest wtopienie się w otoczenie i nie wychylanie się, ponieważ inaczej nie będzie w stanie wieść spokojnego życia. Ponieważ dopiero gdy miał 18 lat popełnił swoje pierwsze morderstwo, możliwe, że wcześniej w dzieciństwie mógł zabijać chociażby małe zwierzęta. Dlatego jego ojciec wspomniał o tym dzieciństwie. W przypadku psychopatycznych morderców często właśnie zabijanie tych niewielkich zwierząt jest pierwszą oznaką ich przypadłości. Również w dzieciństwie rozpoczęła się jego fascynacja dłońmi, co zapoczątkował obraz Monalizy, który zobaczył. Uznał wtedy, że jej dłonie są niezwykle piękne i z tego powodu późniejszym wyznacznikiem piękna dla Kiry były właśnie dłonie, które po zabiciu ofiary były formą swoistego trofeum, z którym nigdy się nie rozstawał. Natomiast gdy uznał, iż te dłonie straciły już swoją przydatność, natychmiast się ich pozbywał. Zmieniał je na kolejne niczym rękawiczki, nie pozostawiając po nich żadnego śladu. Natomiast samo zabójstwo, jak i późniejsze przechowywanie tych dłoni było formą gratyfikacji drzemiących w nim potrzeb, a mogliśmy zobaczyć, co się z nim działo, gdy nie mógł uwolnić tej żądzy mordu. Ale o tym jeszcze opowiem później, ponieważ kolejnym ciekawym aspektem jest to, jak traktuje te dłonie. Gdyż normalnie z nimi rozmawiał, kupował prezenty, dbał o czystość, można powiedzieć, traktuje jak żywe istoty. Możliwe, iż oprócz z wymienionych wcześniej czynników wynikało to też z samotności, którą w pewnym stopniu sam sobie narzucił. Jak już wspomniałem wcześniej, Kira od dzieciństwa starał się ukryć swoją tożsamość, nie wyróżniać się z tłumu. W szkole chociażby na różnego rodzaju konkursach często zajmował trzecie miejsce. To zainteresowało Jotaro. Uznał, że Kira to człowiek, który nikomu nie pokazywał swoich mocnych czy słabych stron. Nie chciał, aby ktoś go lepiej poznał. Nie chciałby ktoś go zauważył. Ukrywał swoje wszystkie atuty, gdyż dzięki temu trzymał się z dala od kłopotów i nikt nie miał z nim żadnego problemu, ponieważ nie musiał mu niczego zazdrościć. Można powiedzieć, że chciał być niewidzialny. To pragnienie bycia niewidocznym można również zauważyć na różnego rodzaju fotografiach, gdzie zawsze znajduje się na drugim planie. Gdy miał on 18 lat, zabił Reimi Sugimoto. Była to jego pierwsza ofiara oraz jedyna, po której pozostawił jakiś ślad, z racji, iż nie posiadał wtedy jeszcze swojego standa. Również w tym samym roku, w którym dopuścił się do tego morderstwa, zaczął systematycznie i regularnie notować to, jak rosły mu paznokcie. W tym miejscu wspomnę o jego możliwych zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, które czyniły Kirę niezwykle skrupulatnym i dokładnym. Chociażby mogliśmy to zauważyć właśnie po jego notatkach dotyczących wzrostu paznokci. Również przechowywał je w odpowiednio oznakowanych słoikach. Na tyle nie tolerował niedoskonałości, iż naraził się na potencjalne dodatkowe kłopoty, aby poprawić odwrotnie założoną skarpetkę Koichiego. Chociaż wiedział, że za chwilę przybędzie
Josuke i reszta, to i tak nie mógł się powstrzymać i musiał to zrobić, pomimo sytuacji, w której się znajdował. Jak sam stwierdził, dopiero po tym, jak ją poprawił, mógł się odprężyć. Podczas analizy Levi'a szerzej został omówiony temat zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, dlatego teraz byłem bardziej oszczędny w słowach. Kira żył w mieście, które żyło własnym życiem, było niezwykle tajemnicze. Posiadało również tą swoją ciemną stronę, którą między innymi był właśnie nasz antagonista. On sam natomiast, jak to zawsze powtarzał, chciał wieść tylko spokojne życie. Ale trzeba przyznać, że chcieć żyć spokojnym życiem, będąc seryjnym zabójcą, no brzmi to trochę jak oksymoron. Można powiedzieć, że próbował złapać dwie sroki za ogon. Natomiast pomimo jak ciężkie jest to zadanie, udawało mu się łączyć te dwa pragnienia, czyli tą żądzę zabijania, którą posiadał, oraz chęć posiadania spokojnego życia. I z powodzeniem trwało to przez 15 lat, gdyż pozbywał się on każdego potencjalnego dowodu. Kira odznaczał się ogromną pewnością siebie. Na tyle ufał swoim umiejętnościom, iż często zdradzał swoim ofiarom szczegóły ze swojego życia, ponieważ wiedział, iż nie będą w stanie ich nikomu powtórzyć. Można powiedzieć, że uzewnętrzniał się swoim ofiarom i opowiadał o sobie, czego zazwyczaj nie robił. Dawał upust wszystkim pragnieniom, zdejmował tą maskę, którą musiał nosić, aby jego żądze nie wymknęły się spod kontroli i żeby nikt nie mógł go złapać. Rozkoszował się wręcz chwilami, gdy miał stuprocentową kontrolę nad sytuacją. Kira to człowiek nawyków, działa często automatycznie, według tych utartych schematów. Niepokoi go, gdy ktoś zakłóca jego nawyki i dokłada wszelkich starań, aby odzyskać utraconą kontrolę. Ma on uporządkowane życie, wszystko jest realizowane według z góry określonego planu i jeśli coś nie idzie zgodnie z tymi założeniami, wtedy się denerwuje, ponieważ ma wrażenie, że traci panowanie nad sytuacją. Jak sam przyznał, najbardziej nie lubi ściągać na siebie uwagi, szczególnie w taki sposób, jak się to odbyło, czyli poprzez publiczne upokorzenie, które ściągnęło na niego wiele niechcianej uwagi. Był zły, ponieważ przestał być tak anonimowy jak dotychczas. Nie mógł spokojnie poruszać się po swoim mieście niczym duch. Dlatego, gdy już dotarł na pole bitwy, chciał upokorzyć swojego przeciwnika, aby w pewien sposób skompensować sobie upokorzenie, które on wcześniej musiał doświadczyć. Chciał się odegrać na osobie, przez którą przeżył takie upokorzenie. Ponieważ tak jak mówiłem, to poniżenie stworzyło mu dodatkowych obserwatorów. Przestał czuć się tak anonimowy. Natomiast on nie chciałby, ktokolwiek odkrył jego prawdziwe oblicze ukryte za maską. Tożsamość, którą skrzętnie skrywał. Jak sam wielokrotnie powtarzał, chciał on spokojnego życia, dlatego się nie wychylał. Starał się przeniknąć w społeczeństwo, aby nie odbiegać w żaden sposób od przyjętych norm. Dlatego iż nie sposób było zidentyfikować naszego antagonistę, ponieważ się ukrywał, również zmienił swój wygląd, czyniło go to przerażającą personą, ponieważ z racji na trudności w jego identyfikacji mógł sobie pozwolić na ataki z zaskoczenia. Dlatego nasi bohaterowie nie mogli czuć się bezpiecznie. Również tak jak często oceniamy antagonistów po wyglądzie, Kira na pierwszy rzut oka nie wygląda na szczególnie niebezpieczną postać. To też sprawia, że dzięki temu tak łatwo znajduje swoje kolejne ofiary. Natomiast pod tą fasadą prostego i skromnego pracownika, który mógł nawet mówić dzień dobry na klatce, kryje się właśnie seryjny zabójca, jakim jest Kira. Możliwe, że dlatego, iż Kira nigdy szczególnie się nie starał coś wygrać, zawsze pilnował, aby zająć odpowiednie miejsce, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Dlatego, gdy wreszcie poczuł, że ktoś go rozszyfrował, odkrył jego tożsamość, to po raz pierwszy poznał gorycz porażki, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Nie tylko z racji na swoje umiejętności, ale i dlatego, że przedtem nie zależało mu na rywalizacji. Nawet nie próbował. Nie chciał sięgnąć po najwyższe laury, gdyż ściągnęłoby to na niego niepotrzebną uwagę. Dlatego to uczucie porażki było dla niego czymś nowym i nieznanym, ponieważ wcześniej bardziej starał się nie przegrać, niż wygrać. Kira potrafił inteligentnie wybrnąć i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Posiadał spokój, który wynikał również z wiary w swoje umiejętności. Miał wrażenie, że zawsze broni go szczęście i jeśli będzie realizował swoje przemyślane plany, to będzie mógł żyć szczęśliwym życiem. Kira stwierdził, że zawsze był w stanie wydostać się ze wszystkich tarapatów, niezależnie od tego, jak wielkie by one nie były. Tak przynajmniej powiedział po tej walce z Jotaro. Dlatego był tak zaskoczony, że ledwo uszedł z życiem. Kira, aby uratować się z opresji, był gotów poświęcić wszystko, nawet swoją tożsamość, ponieważ nie tylko ukradł wygląd swojej ofierze, ale też chciał jak najbardziej się do niego upodobnić, aby nikt nie zauważył tej podmiany. Natomiast tak jak już mówiłem, Kira był człowiekiem swoich nawyków, dlatego to przystosowanie się do nowego trybu życia było dla niego trudne, ponieważ chociażby musiał poskromić swoje najskrytsze pragnienia, a jak sam twierdził, nie było to łatwe zadanie. Ta natura zabójcy próbowała często przejąć nad nim kontrolę, dlatego musiał ukryć swoje prawdziwe ja. Wielokrotnie mogliśmy zobaczyć, jak właśnie próbuje powstrzymać tę rosnącą żądzę mordu, którą symbolizowały te stale rosnące paznokcie. Można powiedzieć, iż były one ucieleśnieniem tego pragnienia, jej namacalnym dowodem. Gdy żył pod tą przykrywką, przyjmując rolę swojej ofiary,
jego zachowanie stopniowo ulegało zmianie. Mam wrażenie, iż nie tylko chęć upodobnienia się do tego mężczyzny była przyczyną tej zmiany. Możliwe jest też to, że wreszcie miał, można powiedzieć, rodzinę, co również miało na niego wpływ. To już po jakimś czasie się do nich przyzwyczaił i może nawet w jakimś stopniu przywiązał, co mogliśmy zobaczyć, gdy chociażby wystraszył się, gdy Shinobu została zaatakowana, a on ją ratował. Wtedy był naprawdę zaskoczony swoimi działaniami. Później oczywiście racjonalizował swoje uczucia. Uznał, iż poczuł tą ulgę, że nic jej nie stało, ponieważ gdyby wydarzyło się coś podejrzanego, mógłby dowiedzieć się o tym Jotaro, a on nie chciał wzbudzić żadnych podejrzeń. Natomiast to, czy naprawdę mu na niej zależało, czy tylko chodziło o własną skórę, pozostaje nie do końca rozstrzygnięte. Również podczas tej całej sytuacji z Hayate mogliśmy zobaczyć u niego oznaki stresu. Wspomniałem już o stresie, który gdy osiągał swoje apogeum, Akira nie potrafił wymyślić sposobu, aby wybrnąć z danej sytuacji, gdy zdawał sobie sprawę, w jak ekstremalnie trudnych warunkach się obecnie znajduje. I nic nie szło po jego myśli, miał pewną specyficzną reakcję na stres, a mianowicie obgryzał paznokcie aż do krwi. Takie czynności były próbą rozładowania napięcia oraz wyrazem ogarniającej go frustracji. Jak już wspomniałem na początku, Kira był tym jednym z najbardziej ludzkich antagonistów serii i również to czyniło go takim przerażającym, gdyż często nie ilość zniszczeń czy ofiar może być przerażająca w przypadku antagonisty, ale to, jak prawdziwymi są postaciami, to, że można ocenić ich jako realne zagrożenie, jak chociażby psychopatycznego mordercy, który chce tylko zaspokajać swoje żądze. Do tego jest nieuchwytny oraz posiada umiejętność adaptacji. Na pewno może robić to wrażenie. Na tym zakończę analizę tej postaci. Jeśli film Wam się spodobał, możecie napisać komentarz czy dać łapkę w górę dla zasięgów oraz zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić przyszłych analiz. Dzięki za wysłuchanie do końca. Cześć!